Jesteśmy już w drugim dniu konferencji, właściwie dobiega ona końca. Takie imponujące wydarzenie realizowane przez Kolegium Intermarium. Dlaczego tego rodzaju wydarzeń nie robi na przykład seminarium duchowne, albo UKSW, albo Papieska Akademia Teologii? Kolegium Intermarium ma w samym DNA swojej misji zadawanie fundamentalnych pytań o współczesny świat, o przyczyny kryzysu i poszukiwanie dróg rozwiązań. Bardzo wiele też zależy od tego, że jesteśmy niezależni, że jesteśmy naprawdę podmiotem, który może zadawać pytania, nie jest podmiotem, który jest częścią kościoła hierarchicznego. Możemy zadawać pytania, które też często są trudne wewnątrz samego kościoła, takie jak pytania o to, czy dojdzie do rewizji Veritatis Splendor. A dojdzie? No, mamy jasne zapowiedzi arcybiskupa Fernandeza, bardzo wiele o tym było mowy podczas tych dwóch dni. Wspominał o tym również kardynał Gerhard Müller, który otwierał naszą konferencję, że takie sugestie pojawiają się w Stolicy Apostolskiej, że należy otworzyć poszukiwania teologiczne szerzej niż było to uczynione przez Jana Pawła II, który w Veritatis Splendor we współpracy z Józefem Ratzingerem jasno wskazał na prawdę, obiektywną, niezmienną prawdę jako fundament misji teologów katolickich. Czyli co, Veritatis Splendor jako akt ograniczenia, jako akt pewnej opresji nad wolnością intelektualną, wolnością teologicznych poszukiwań? Podczas dzisiejszych prelekcji, dzisiejszych wykładów słyszeliśmy ten wątek o autonomii moralnej, tej subiektywizacji moralności, który widać od Amoris Laetitia w bardzo wielu dokumentach tego pontyfikatu. I ten wątek rzeczywiście powinien zaowocować, gdyby logicznie był kontynuowany, w rewizji dokumentów przyjętych za czasów Jana Pawła II, a to z kolei oznaczałoby potężne wstrząśnięcie teologią katolicką, subiektywizację w miejsce obiektywnych zasad, w miejsce obiektywnych wartości. Przeciwko temu wypowiadało się bardzo wielu prelegentów tych dwóch dni. Przeciwko temu również przestrzegał kardynał Gerhard Müller. Czyli konferencja nie tylko dlatego, że okrągły jubileusz. No tak, ten okrągły jubileusz może być ostatnim jubileuszem tego fundamentu współczesnej teologii katolickiej, jakim jest Veritatis Splendor. I ta konferencja jest bardzo ważnym głosem, nie tylko w Polsce. Mamy tę nadzieję, że ta konferencja wybrzmieje również dzięki wsparciu mediów katolickich na świecie, również dzięki tłumaczeniom, które będą przygotowywane niedługo przez Kolegium Intermarium. Uda się dotrzeć z tym przekazem konferencji również globalnie do Kościoła katolickiego, do teologów, do publicystów, którzy przecież często stają w obronie tego tradycyjnego nauczania teologicznego. Mamy wśród wykładowców, wśród prelegentów, wśród tych, którzy przygotowali specjalne referaty, wystąpienia na te konferencje, trzech wybitnych duchownych. No, wspomniany tutaj Gerhard kardynał Müller, mamy profesora papieskiego Uniwersytetu Gregorianum, byłego dziekana Wydziału Teologicznego księdza Dariusza Kowalczyka, mamy również cenionego rekolekcjonistę, no, wybitnego kapłana księdza profesora Roberta Skrzypczaka, ale większość wypowiadających się to świeccy, to laikat. To charakterystyczne dla współczesnego Kościoła. Takie przebudzenie laikatu, przebudzenie zainteresowania ze strony filozofii, ze strony nauk społecznych, ze strony prawników, którzy dostrzegają powagę i wartość nauczania moralnego dla utrzymania ładu społecznego i dla rozwoju społeczeństw. No i wreszcie zaangażowania świeckich w sprawy Kościoła, który wyraźnie jest w kryzysie. Ten kryzys dostrzegają wszyscy dzisiaj. Są różne rozwiązania oferowane. Z jednej strony mamy niezwykle kontrowersyjny proces synodalny, z drugiej strony mamy takie wydarzenia jak to dzisiaj, które stoją zdecydowanie mocniej po stronie tradycji, po stronie powrotu do tego zdrowego nauczania, które przez wieki zabezpieczało Święty Kościół Katolicki. Kolegium Intermarium jest organizatorem tej konferencji. Wzięło na siebie ciężar logistyki, natomiast ta konferencja również posiłkuje się partnerstwem tutaj. No, z jednej strony cieszymy się bardzo z tych patronów tej konferencji, patronat Konferencji Episkopatu Polski, patronat Ministra Edukacji Narodowej. Wreszcie mamy tu bezpośrednie wsparcie takich instytucji partnerskich jak Akademia Zamojska, jak Instytut Ordo Iuris, który stoi bardzo często za projektami Kolegium Intermarium i wreszcie wsparcie Ministra Edukacji i Nauki, bez którego to wsparcie bardzo wiele tych wydarzeń towarzyszących konferencji nie miałoby miejsca.
To jest też taka specyfika działalności Kolegium Intermarium, które stara się sieciować te środowiska, bardzo szerokie środowiska konserwatywne, środowiska akademickie, które w innych przestrzeniach akademickich czy uniwersyteckich często nie mają okazji, aby wybrzmieć, a tu tworzymy tę przestrzeń wolności. Jesteśmy w trudnej sytuacji, ponieważ uniwersytet przestał być miejscem, gdzie toczy się wolna debata. Czy Kolegium Intermarium jest tutaj tym miejscem właśnie wolności przestrzeni, gdzie taka debata jest dopuszczona? No, my pokazujemy, że chociaż kojarzeni jesteśmy z naszym kierunkiem studiów prawniczych, wychodzimy daleko poza ściśle rozumiane prawo pozytywne, bo rozumiemy, że prawo jest elementem bardzo szerokiego spektrum czynników kultury. Sięgamy po kwestie religii, patrzymy na kulturę i procesy w kulturze masowej, zajmujemy się socjologią. Zresztą otwieramy teraz kierunki dziennikarstwo, otwieramy teraz kierunek artes liberales. To są wszystko elementy szerokiego projektu Kolegium Intermarium, który ma zapewnić przestrzeń wolności, ale nie dla samej wolności. Ma zapewnić przestrzeń wolności dla wzrastania dojrzałych ludzi, którzy będą uczestniczyli w życiu społecznym Rzeczypospolitej. Wczoraj jednym z takich ważnych bomotów, niby które brzmią oczywiście, ale zabrzmiały tutaj odkrywczo, była wypowiedź profesora Dłubacza: rzeczywistość istnieje. Ten realizm filozoficzny jest w samym sercu aktywności Kolegium Intermarium. Ten realizm, który sięga aż do korzeni europejskiej cywilizacji. I rzeczywiście jednym z elementów naszej misji jest w imię tego realizmu, w imię tego stwierdzenia, że rzeczy, które istnieją, istnieją, przeciwstawiać się wielkim idealizmom, wielkim ideologiom, które narastają w XXI wieku. Ale były też rzeczy mniej optymistyczne, mniej podnoszące na duchu, jak na przykład odpowiedź kardynała Millera na pytanie o schizmę. On powiedział coś znacznie mocniejszego. Powiedział, że mamy herezję w Kościele, w centrum, w łonie Kościoła. Jego słowa o tym, że wielu biskupów niemieckich nie wierzy w Boga, były wstrząsające, być może nie zaskakujące, ale wstrząsające poprzez ich otwartość, odważne wyznanie tego przez jednego przecież z hierarchów niemieckich. My obserwujemy z ogromną troską to, co się dzieje w Kościele. I to jest też taka nadzieja, że konferencje takie jak te pokażą, że świeccy również biorą na siebie odpowiedzialność za Kościół. I ostatnie pytanie, owoce konferencji. Czy będziemy mieli zbiór publikacji, wystąpień w jednej przystępnej broszurze? Każda z konferencji na Kolegium Intermarium kończy się wydawnictwem naukowym. Bez tego te konferencje byłyby niedopełnione, nie miałyby tego impaktu, tego wpływu na rzeczywistość. Dopiero taka książka, dopiero jej tłumaczenie może rzeczywiście na skalę krajową, czy nawet europejską, globalną wpłynąć na ten dyskurs toczący się wokół Veritatis Splendor. No już teraz czekamy z niecierpliwością i polecamy bardzo gorąco, polecamy wszystkim bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.